mamy te białe poduszki, które kiedyś miały na sobie gwiazdki świąteczne, na te. Te poduszki idą do schowania, a te wchodzą na jej miejsce. No i w ten sposób to teraz wygląda. No. Jest bardziej kolorowo. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmartu na moim kanale. Dzisiaj mamy 21 marca i uwaga, uwaga, pierwszy dzień wiosny. Ubrałam się w tą koszulę, którą ostatni raz chyba miałam na walentynki w tamtym roku. I te szare spodnie dzisiaj. Troszkę tutaj ogarnęłam, ale jest jakoś tak dziwnie gorąco mi. Mamy wiosnę, UPA już astronomiczną, super. Koniec zimy, jest wiosna. Ale za oknem dzisiaj akurat nie jest fajnie. Tak jak możecie widzieć, jest mokro. Wczoraj w nocy padał deszcz. Lunęło strasznie, przynajmniej u nas. No i dzisiaj jest mokro. A więc nie jest jakoś, wiecie, ładnie, ładna pogoda, wiosennie. Jest tak wiosennie, ale deszczowo. O. No ale trudno. Nic z tym nie zrobimy. Raczej ja dzisiaj na spacer nie wychodzę, bo muszę ogarnąć tutaj na górze w końcu, bo mam mnóstwo innych zajęć, tylko nie to. A muszę ogarnąć w kuchni, posprzątać tam. Muszę tam poukładać, ogarnąć. A dosłownie nie mam kiedy. Bo jak wczoraj mogłam, tak na spokojnie, w sensie, no, to Bartek spał. I nie mogłam mu małej zostawić. Tulipanów też wczoraj nie znalazłam, bo chciałam tulipany znaleźć, żeby małej zrobić fotki na czwartek, bo ma w czwartek 5 miesięcy. W Biedronce spoko, były tulipany. Były goździki, ale żółte. Żółto-czerwone. No. A ja bym chciała białe, albo chociaż różowe. Ale, a nie żółte. Wiem, że to tak wiosennie, ekstra, ale nie mam dla niej żadnej takiej żółtej rzeczy, którą mogę założyć. Mam same jakieś różowe sukieneczki w ogóle. Więc albo biały, albo różowy, ale wolałabym białe. No. Więc zobaczymy, czy ja dorwę w ogóle te kwiatki. Ja bym bardzo, bardzo chciała na czwartek je dorwać. Bo po prostu chciałabym zrobić mi właśnie zdjęcie z tulipanami, wiecie, bo wiosna. Tak? Się patrzy na aparat z dołu. No i wczoraj też mi uświadomiłam. Będziemy teraz zamawiać, jak Bartek dostanie wypłatę. Będziemy zamawiać teraz ten mleko dla małej na kolejny miesiąc, bo my zamawiamy raz i już potem się nie martwimy, chociaż teraz to wiecie, wypadałoby chyba 6 sztuk kupić. Ale właśnie wczoraj sobie uświadomiłam fakt taki, że jak teraz będziemy zamawiać, to zamówimy 5 opakowań mleka jedyneczki i jedno opakowanie z dwójki. Jesteś tego świadoma w ogóle? Że ty już w przyszłym miesiącu byś miała 6 miesięcy, byś miała piła inne mleczko. Jesteś tego świadoma w ogóle? Córeczko, nie jesteś w ogóle świadoma. Jak dostaniesz, zobaczymy, czy w ogóle ci smakuje. Bo boję się, że właśnie będzie taka akcja, że nie będzie chciała tam tego mleka. Nie, z dwójki i kurczę, no. Cenowo to chyba się tam nie zmienia. Daje. Musimy zobaczyć na aptece, żeby zobaczyć, co nowo to wyjdzie. No ale będziemy musieli zamówić 6. I teraz już będziemy musieli zamawiać 6 opakowań po prostu, więc będzie więcej pieniędzy. Ja jestem tak średnio ubrana na wiosnę, w sensie, no, koszula, spoko, ale malutka. Proszę bardzo. Ma spodenki w kwiatuszki, podziaka białego pod spodem i taki sweterek z myszką mini. Tak? Z tymi pięknymi felbankami tutaj. To też jest z wora. Tak? Ojej. Ojej. Wczoraj nam, czy mi się budziło, bo Patek mam teraz na rano, więc mama ze mną śpi. Co się dzieje? Co się dzieje? I wczoraj mi się budziła dwa razy na mleko w nocy.
O 2 i o 5 się postanowiła obudzić, ale dzisiaj słodko spała i spała do 6:40, a ogólnie wieczorem, bo teraz tego nie widać, ale wieczorem się to bardziej uaktywnia, w sensie jest to bardziej takie widoczne. Czerwone poliki. Nie wiem o co w nich chodzi, ale mam takie przypuszczenie, że to może być ewentualnie od zębów, które jej gdzieś tam może wchodzą. Ale możecie mi napisać, jeżeli to coś innego. Bo gorączki nie ma, bo sprawdzamy. No i oczywiście będziemy jadły. Sukienki też takie. O, widzicie? Taką brązową plamkę widać. Widać ją. Taką bardzo delikatną, ale ma brązową plameczkę. No i będziemy jadły tak ten sweterek, tak? Teraz będziemy takie jadły ten sweterek. No i ty, malówku, ty. I oczywiście bez skarpet, bo ja już nie zakładam jej skarpet, chyba że idziemy na spacer. Bo ja nie widzę sensu, bo on by raz, dwa je zjęła tutaj. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Tak prosto. Prosto można powiedzieć, że się pomalowałam, ale jest. Dawno się nie malowałam, na co dzień możecie mnie zobaczyć po prostu bez make-upu. Więc po prostu widzicie mnie taką bez make-upu na co dzień, bo się po prostu nie maluję. Więc na co dzień możecie mnie zobaczyć bez make-upu, bo po prostu nie chce mi się malować tak na co dzień. Więc nie maluję się, ale dzisiaj postanowiłam, że dobra, pomaluję się, ogarnę. Tylko użyłam korektora, który poza tym muszę kupić sobie drugie opakowanie, bo ten już się kończy. I mam taką ładną cerę, nieskromnie mówiąc, że nie potrzebuję nawet za bardzo korektora czy podkładu, co jest dobrą sprawą. Mam jedynie po prostu ciemne pod oczami, ciemne wory pod oczami troszeczkę. Ale mam tak od zawsze, odkąd pamiętam. Więc tylko sobie po prostu ujednoliciłam tutaj buzię korektorem. Tu, troszeczkę tutaj dałam i tu, o. I na czoło. I to jest wszystko, a reszta to jest moja taka naturalna buzia. Klasycznie ust nie maluję, mimo że bym chciała, ale no przy małej to się tak trochę nie nadaje mieć pomalowane usta żadnym błyszczykiem ani niczym za bardzo, więc odpuszczam. Moje śniadanie jest to jogurt naturalny z otrębami, jabłkiem, cynamonem, a tutaj mamy natlowka. Jest to porcja ogromna, ale mam ją wpisaną w dietę. Try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Odzywam się z Was później, jest godzina 16:30. Udało mi się zmontować dwa filmy dla Was na dzisiaj. Czyli
Vlogmart i Simsy z niemowlakami. Aktualizacji udało mi się, mama miała bardzo długą drzemkę, chyba nawet dwugodzinną, można powiedzieć, bardzo długą, gdzie zdążyłam po prostu i dokończyć właśnie montaż Vlogmarca i potem jeszcze dodatkowo zmontowałam właśnie Simsy. Mama teraz zajada sobie pluszaka, mini sobie zajada, bo bardzo ją lubi, a ja zrobiłam sobie herbatkę zieloną. Ostatnio właśnie jak mogę już pić, to tak wróciłam, jak kupiłam, to zaczęłam pić zieloną herbatę. Więc proszę bardzo, tylko zapomniałam naleźć trochę zimnej wody, żebym mogła się jej od razu napić. Malutka też ma swoją flaszkę w razie W. Bartek śpi, więc jeżeli słyszycie jego chrapanie, no to sorry. A no, co ja mam poradzić? Nic nie poradzę, no to po prostu śpi. I ja sobie będę teraz oglądała YouTube'a. Mam wolny czas. Jesteśmy po lunchu i mięso mi się już chyba rozmroziło na naszą kolację. Dzisiaj w diecie mamy makaron z kurczakiem, ale ja nie mam kurczaka, więc chcę po prostu wykorzystać to, co mamy. A mamy schab wieprzowy, więc to będziemy wykorzystywać. No cóż, nie ma innej opcji, więc to wykorzystuję. Nie będę kupowała specjalnie kurczaka, jak mogę ewentualnie wykorzystać właśnie mięso, które mam. I z pomidorami. Takie danie dzisiaj będzie. Coś w tym stylu. Wiem, że spaghetti będzie. Chyba w niedzielę, nie w niedzielę. W sobotę będzie spaghetti wieczorem. Więc będzie wtedy z mozzarellą, to będzie totalnie inne. No, z mozzarellą i ze wszystkim, takie po prostu spaghetti, jakie ja robię na dobrą sprawę, to jest właśnie taki sam przepis. No, ale tylko tak chciałam do was powiedzieć, że zrobiłam sobie herbatkę, będę sobie ją teraz piła, będę się mamą teraz zajmowała i będziemy oglądać YouTube'a. Będziemy.